Jedna z najpopularniejszych przypowieści o synu marnotrawnym. Ona została wypowiedziana do konkretnych ludzi i z konkretnego powodu. Sprowokowali ją faryzeusze, którzy stawiali się ponad innymi, twierdzili, że są lepsi, a pogardzali grzesznikami i nie rozumieli dobroci Jezusa. Bardzo łatwo jest być zbyt sprawiedliwym. I nawet niektórzy twierdzą, że tego chce Bóg, a właśnie nie tędy droga. Zobaczmy na tego starszego syna z przypowieści, który chociaż mieszkał razem ze swoim ojcem, to jednak był kilometry świetlne od jego wrażliwości. Zapomniał o tym samym, o czym zapomnieli faryzeusze, że miłość polega na gotowości przyjmowania tych, którzy czasami z głupoty od nas odeszli.